chcę sobie szybko zanotować taką myśl na temat linii horyzontu i zjawisk atmosferycznych. To jest taka zastanawiająca historia, że horyzont jest zawsze na wysokości wzroku. Jak się w tej chwili znajduje na siódmym piętrze, to horyzont jest na siódmym piętrze tych budynków, które widzę dookoła. Czy to są wieże, czy to są kominy, to na tym poziomie znajduje się horyzont. Tylko tyle, że oczywiście go nie widać, jest cały za mgłą. Cały za mgłą jest, i to właśnie tutaj chodzi o to zjawisko atmosferyczne, które polega na tym, że w powietrzu jest zawsze bardzo dużo wilgoci, tylko tyle, że przy wyższym ciśnieniu ta para się rozpływa w powietrzu. Po prostu jest niezauważalna. Ona jest, cały czas jest taka sama, jakby sprawdzić na higrometrze, to wilgotność powietrza jest taka sama, tylko tyle, że jest niewidzialna, niewidoczna jest ta para, nie zasłania widoku. W związku z tym, jeżeli ciśnienie jest wyższe, to para, która się znajduje w powietrzu, znika i wtedy widać linię horyzontu. Kiedyś to sfilmuję, ten horyzont na tle wieży, kościoła i komina. Komina to nie, bo tam nie ma takiego, tam co jest, zasłaniają budynki, ale na tle wieży kościoła to będzie widać, jak wysoko ten horyzont sięga. Tak naprawdę znajdujemy się cały czas na talerzu, który ma brzeg na wysokości naszego wzroku, więc w zależności od piętra, bo jeżeli jesteśmy na ziemi, to jest bardzo, tak nisko jest horyzont, jak stoimy, czy mamy 1,5 metra, czy 2 metry, to tam, gdzie nasze oczy. Natomiast jak jesteśmy na siódmym piętrze, no to nasze oczy znajdują się na siódmym piętrze i w tym momencie linia horyzontu jest wyniesiona ponad budynki na wysokość siódmego piętra. Wyżej nie. Ciśnienie atmosferyczne powoduje, że albo jest zamglone, albo jest przejrzyste powietrze i muszę się jeszcze zastanowić, jak to jest z tymi chmurami, bo chmury są na pewnej wysokości, gdzie ciśnienie jest niskie. Jak ciśnienie jest wyższe niżej pod chmurami, to wtedy powietrze jest przejrzyste, a wysoko chmury się znajdują, mimo że tam jest ciśnienie jest niższe. Nie, właśnie dlatego. Jest wyższe ciśnienie i na dole powietrze jest przejrzyste, a tam, gdzie jest już niższe, czyli wyżej, to powietrze się przestaje być przejrzyste, zaczynają być widoczne chmury. To tak z grubsza, bo to jeszcze są pewne fluktuacje, ale to trzeba by się bardziej nad nimi w nie wgryźć i od nich nad nimi zastanowić, i właściwie to studiować meteorologię i opowiadać bajki dla dzieci o 6 czy 7 obrazkach w Polsce. Słoneczko, chmurka i burza, i cały czas takie same, czasami jest cieplejsza chmurka, tylko tyle, że to zależy jeszcze właśnie od tego, między innymi od tego ciśnienia. Jeżeli chodzi o zjawiska atmosferyczne, to jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że atmosfera to jest taka otulina powietrzna planety i w związku z tym planeta się kręci dużo szybciej niż atmosfera, i dlatego jest wiatr na przykład. Bo planeta się jak gdyby pod powietrzem cały czas przesuwa.
I teraz, jeżeli są takie plamy powietrza o wyższym ciśnieniu, to w ciągu dnia jest tam albo chłodniejsze powietrze rano, albo cieplejsze wieczorem, i wtedy jak gdyby to się jeszcze nakłada na te, na te, ten obraz ciśnieniowy. Ale powietrze przesuwa się pod, znaczy nie, ziemia przesuwa się pod wyżem albo pod niżem, czy albo pod wysokim ciśnieniem, albo pod niskim ciśnieniem, przesuwa się pod nim. I w związku z tym inna pogoda będzie, jeżeli każdy ranek jest taki sam, każdy wieczór jest taki sam, to wprawda, że się zmienia to w dłuższej skali czasu, ale z dnia na dzień każdy ranek i każdy wieczór jest taki sam. Więc jeżeli powiedzmy dzisiaj rano jest przejrzyste powietrze, to jutro rano też będzie przejrzyste. Mniej więcej. A albo jeżeli dzisiaj rano jest chmury są, to i jutro rano też będą chmury, jeżeli akurat nie przechodzi właśnie jakaś duża zmiana, czyli tak zwany front. No jakoś się będziemy jeszcze przymierzać do tego rozumienia mapy pogody dla dzieci. Tak, żeby nikt nic nie wiedział i każdy, żeby każdy płacił abonament.